Jest sobota, 23 marca, godzina 16:55. Czas na Ekspres Republiki. Rozpoczniemy od masakry pod Moskwą, gdzie wczoraj w godzinach wieczornych do sali koncertowej Krokus City Hall weszło kilku uzbrojonych w broń maszynową mężczyzn i otworzyło ogień do cywilów. Liczba ofiar śmiertelnych stale rośnie. Powiemy też o polityce krajowej i konwencjach samorządowych Prawa i Sprawiedliwości, a także Polski 2050. Jak zawsze nie zabraknie ciekawostek ze świata nauki, kultury i sportu. Emilia Wierzbicki, zaczynamy. Zachodnie media informują, że terroryści z organizacji Państwo Islamskie wzięli odpowiedzialność za masakrę w sali koncertowej Krokus City Hall pod Moskwą. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych. Ludzie zginęli w wyniku postrzelenia oraz zatrucia dymem po tym, jak budynek stanął w ogniu. Na 2 tygodnie przed wyborami marszałek Szymon Hołownia mówi, że coś zaczyna iść nie tak i wbija szpilę koalicjantom. Z kolei liderzy Prawa i Sprawiedliwości zebrali się na konwencji w Lubelskiem. Polska 2050 chce 2 niedziel handlowych w miesiącu. Projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Polacy są podzieleni. Lewica uważa, że wolne w niedzielę to standard cywilizacyjny. Brytyjska księżna Kate ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Wiadomość wywołała falę spekulacji na temat stanu jej zdrowia i rokowań. Do ponad 140 wzrosła liczba ofiar ataku na podmoskiewską halę Krokus City Hall. Do masakry przyznali się islamiści z tak zwanego Państwa Islamskiego. Kreml twierdzi, że 11 osób powiązanych z atakiem zostało już zatrzymanych. Wszyscy z nich mają być obywatelami Tadżykistanu. Według ukraińskich władz zamach jest prowokacją reżimu Putina. Do ataku doszło w piątek przed rozpoczęciem koncertu w sali Krokus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Według relacji świadków do budynku weszło kilku mężczyzn uzbrojonych w broń automatyczną i miotacze ognia. Doszło do serii eksplozji i pożarów, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Usłyszeliśmy strzały. Potem zeszliśmy na parter do jakiegoś ciemnego pokoju i zobaczyłam tylko napis wyjście świecące w ciemności. Nie widzieliśmy, czy uciekać, czy nie. Kto jest w tej ciemności? Pierwsi ludzie pobiegli, drzwi się otworzyły i zobaczyłam, że prowadzą na ulicę. Mój mąż złapał mnie i wybiegliśmy na zewnątrz. W ataku zginęło ponad 140 osób, a około 120 zostało rannych. Kreml próbuje powiązać zamach z Ukrainą. Terroryści przemieszczali się w kierunku Ukrainy, gdzie po drugiej stronie granicy przygotowano okno, by mogli przekroczyć granicę. Wszyscy zostali aresztowani. Kijów kategorycznie zaprzecza jakimkolwiek związkom z wczorajszym atakiem i twierdzi, że cała akcja była prowokacją Putina. Postawmy sprawę jasno. Ukraina nie miała absolutnie nic wspólnego z tymi wydarzeniami. Mamy do czynienia z pełnoskalową, totalną wojną z regularną armią rosyjską i z Federacją Rosyjską jako krajem. I bez względu na wszystko, los Ukrainy rozstrzygnie się na polu bitwy. Do ataku w Krasnogorsku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Jakie mogą być konsekwencje tego zamachu? O tym w Ekspresie Republiki Plus. Wybory samorządowe tuż, tuż. Już za nieco ponad 2 tygodnie Polacy zdecydują, komu powierzą swoją małą ojczyznę. Politycy na ostatniej prostej zaciekle rywalizują głosy wyborców. 7 kwietnia to moment, w którym obywatele zdecydują o kształcie lokalnej władzy. W całym kraju politycy walczą o wyborców. Prawo i Sprawiedliwość chce postawić na rozwój. Moglibyśmy w ciągu następnych 10 lat dojść już do poziomu co najmniej takich krajów jak Anglia czy Francja, a być już bardzo blisko takich krajów jak Finlandia czy Niemcy. Koalicja rządowa czuje na plecach oddech rywali. Według lidera Polski 2050 na chwilę przed wyborami coś zaczyna iść nie tak. Mogłoby być lepiej. W sondażach nas wszystkich. Nie mówię tylko o trzeciej drodze. Mówię i o naszych przyjaciołach z Koalicji Obywatelskiej i z Lewicy. Mogłoby być lepiej. Zawsze może być lepiej. Na 15 dni przed wyborami samorządowymi najwyższym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Super Ekspresu. Polska 2050 chce 2 niedziel handlowych w miesiącu. Jak przekonuje Ryszard Petru, to kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu a obecnym zakazem. Projekt trafił do Sejmu. Ktoś musi składać projekty i jestem przekonany, że ta większość w ten czy w inny sposób się znajdzie. Z lewicą w rządzie to nie takie pewne. Niektórzy mówią wprost. Razem jest za utrzymaniem wolnego w niedzielę. To cywilizacyjny standard, który się przyjął. Jeżeli w Sejmie pojawi się projekt odebrania pracownikom wolnego, zagłosujemy przeciwko. Przywrócenie handlu w niedzielę nie przewiduje umowa koalicyjna. Polacy mają mieszane opinie. Za. Dlaczego? No, trzeba czasami zakupy zrobić, jak nie ma czasu. Mają ludzie mieć wolny dzień, tak jak wszyscy. Dlaczego banki są nieczynne?
Dlaczego urzędy są nieczynne? Proste. Według projektu ustawy Polski 2050 za pracę w niedzielę będzie przysługiwał dzień wolny oraz podwójna pensja. Czystka w polskich ambasadach. Marka Magierowskiego na placówce w Waszyngtonie ma zastąpić były minister obrony Bogdan Klich. Szef MSZ Radosław Sikorski przyznaje, że to polityczna kandydatura. Ja rozumiem, że PiS ma mu za złe, że miał rzekomo brać udział w zamachu smoleńskim. Niech pokażą cień dowodu na zamach smoleński. To obiecuję, że zrezygnuję z tej kandydatury. Na zatrzymanie Marka Magierowskiego na stanowisku miał naciskać prezydent Andrzej Duda. Nowy szef polskiej dyplomacji zapowiedział wymianę łącznie 50 ambasadorów. Jestem bardzo dumna, że miałam takiego przodka. W latach 40. w tym miejscu przy ulicy Grójeckiej w Warszawie znajdował się bunkier Krysia. Schronienie znalazło w nim niemal 40 Żydów, w tym historyk i twórca podziemnego archiwum getta Warszawy Emanuel Ringelblum. W budowę schronu zaangażowani byli m.in. Mieczysław Wolski i jego siostrzeniec Janusz Wysocki, którzy za tę pomoc zostali zamordowani przez Niemców. To było wielkie wyzwanie dla takiego młodego człowieka. Janusz, kiedy podjął się tego, miał wtedy 18 lat. To był młody chłopiec. Ale on nie bał się, że może stracić w każdej chwili życie. W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Instytut Pileckiego otworzył wystawę plenerową poświęconą bohaterskiej postawie Polaków z bunkra. Rodzina Janusza Wysockiego przekazała placówce fotografie oraz dokumenty pokrewnym. Mimo sprzeciwu USA i Unii Europejskiej, Izrael szykuje się do wojskowej operacji w Rafach, w Strefie Gazy, mieście pełnym koczujących w namiotach uchodźców. Atak może przyczynić się do dalszej izolacji Izraela na arenie międzynarodowej, ostrzegają przedstawiciele amerykańskiej administracji. Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z Benjaminem Netanyahu. Głównym tematem rozmów była planowana operacja sił izraelskich w mieście Rafah przy granicy z Egiptem, w którym znajdują się tysiące uchodźców z całej Strefy Gazy. Stany Zjednoczone wielokrotnie odradzały zbrojną interwencję w tym miejscu. Grozi to dalszą izolacją Izraela na całym świecie i osłabieniem jego długoterminowego bezpieczeństwa i pozycji. Izrael jest jednak zdeterminowany, by kontynuować ofensywę, nawet jeśli walka z Hamasem będzie oznaczać kolejne tysiące ofiar cywilnych po stronie palestyńskiej. Powiedziałem mu, że mam nadzieję, że zrobimy to przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, ale jeśli będzie trzeba, zrobimy to sami. Wezwanie Izraela do powstrzymania się przed operacją lądową w Rafach znalazło się w konkluzjach zakończonego w piątek szczytu Rady Europejskiej. Francuska scena polityczna przed prawdziwą rewolucją. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie republikanów, gdyby teraz we Francji odbyły się wybory parlamentarne, to Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen miałoby szansę na większość mandatów i samodzielne rządy. Obóz makronistów, który obecnie dysponuje większością, musiałby się zadowolić 135 miejscami w parlamencie. To o ponad 100 mniej niż obecnie. Badanie zostało przeprowadzone na 4000 osób. To więcej niż w większości sondaży. Tak szeroka próba badawcza zmniejsza margines błędu. W Słowacji trwa wyścig o fotel prezydencki, który zwolni Zuzanna Czaputowa. W gronie faworytów znajdują się Peter Pellegrini, związany z premierem Robertem Ficą, oraz były dyplomata Iwan Krociok. Sondaże wskazują, że decyzja może zapaść dopiero w drugiej turze wyborów, która jest planowana na 6 kwietnia. Po miesiącach spekulacji na temat jej stanu zdrowia Kate Middleton w końcu przerwała milczenie. W oficjalnym oświadczeniu brytyjska księżna przekazała, że mierzy się z chorobą nowotworową. W styczniu przeszła poważną operację jamy brzusznej i mimo, że zakończyła się sukcesem, dalsze badania wykazały niepokojące zmiany. Monarchini obecnie poddawana jest prewencyjnej chemioterapii. Chciałabym życzyć Kate szybkiego powrotu do zdrowia, bo jest przede wszystkim matką i chcę, żeby wyzdrowiała. Najlepsze życzenia dla jej rodziny. Może dzięki rodzinie królewskiej będzie większa świadomość w sprawie raka i może przeprowadzą więcej badań na ten temat. Do pałacu Buckingham od wczoraj napływają słowa wsparcia zarówno od światowych przywódców, jak i fanów rodziny królewskiej. Obiad z widokiem na ziemię może być kosmicznie smaczny. Firma Space VIP, która zajmuje się turystyką kosmiczną, wprowadza do swojej oferty zupełnie nowe doświadczenie. A zainteresowanie posiłkiem spożywanym podczas obserwacji wschodu słońca nad krzywizną Ziemi przerosło oczekiwania przedsiębiorców. Ale oczywiście to nie wszystko w Ekspresie Republiki. Czy Polska będzie faworytem wtorkowego meczu z Walią? O tym już za chwilę. Śniadanie z widokiem na wschód słońca widziany z kosmosu to nie film science fiction. Firma Space VIP, zajmująca się turystyką kosmiczną, wprowadza do swoich ofert i takie atrakcje. Młody, energiczny, pracowity i zdolny owczarek belgijski. Tak go anonsuje łódzka policja. Jednak jego najważniejszą zaletą jest doskonały, wyczulony na zapach narkotyków węch. Drżyjcie, przestępcy. Osłabiona brakiem kontuzjowanego Matiego Kasza, reprezentacja Polski szykuje się do wtorkowego meczu z Walią, decydującego o awansie na Euro 2024. Czas
na kartkę z kalendarza i wyjątkową datę. Dziś obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. O więzi tych dwóch zaprzyjaźnionych narodów więcej opowie Marcin Bąk. Marcinie, oddaję Tobie głos. Lengyel Modior Ketio Oborat. Polak-Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Faktycznie te słowa, czy to w polskiej, czy w węgierskiej wersji, dobrze się rymują i dobrze wyrażają wzajemne przekonanie o naszych narodowych sympatiach. Dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Warto o nim przypominać. Jest między nami wiele różnic, a jednocześnie wiele zaskakujących podobieństw. W historii wspieraliśmy się nieraz. BEM i polscy ochotnicy podczas Wiosny Ludów na Węgrzech, świetna postawa Węgrów podczas II wojny, a zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim, no i wsparcie Polaków dla Węgrów podczas powstania 1956 roku. Nie zapominajmy o tym, co nas łączyło przez wieki. Zmieniamy temat. Chilijscy naukowcy ogłosili odkrycie rzadkiej lilii morskiej na Antarktydzie. Jak widać, kontynent ten skrywa jeszcze wiele tajemnic. Urokliwy okaz został zaobserwowany po raz pierwszy na początku stycznia. Ekspedycja Chilijskiego Instytutu Antarktycznego na wyspę Vega przyniosła nieoczekiwane skutki. Świat zobaczył niecodzienny widok podmorskiej rośliny. Gatunek ten jest częścią klinoidów, bardziej znanych jako lilie morskie. Należą one do gromady szkarłupni. W rzeczywistości jest to jeden z mniej popularnych przedstawicieli tego gatunku. Lilie morskie w wodzie używają wielu ramion do poruszania się i żerowania. Nagrania zostały wykonane przy pomocy zrobotyzowanego sprzętu łodzi podwodnej. Z chęcią byśmy weszli na jej pokład, aby pooglądać te cudeńka z bliska. Wykwintny obiad w kosmosie to najnowsza propozycja amerykańskiej firmy zajmującej się turystyką w przestworzach. Goście kosmicznej restauracji będą mieli okazję zjeść posiłek z widokiem na wschodzące słońce. Zainteresowanie lotem w kosmos już przerasta oczekiwania przedsiębiorców, ale jednorazowo specjalną kapsułą Neptun polecieć będzie mogło tylko 6 gości. Aby wybrać się na wysokość 30 km nad poziomem morza, trzeba posiadać nie lada fortunę. Koszt wycieczki to blisko 500 tysięcy dolarów od osoby. Pierwszy lot odbędzie się już w przyszłym roku z Florydy. Zapowiada się prawdziwe niebo w gębie. Dziś o 20.30 wielu ludzi na całym świecie ponownie zgasi światło podczas symbolicznej godziny dla Ziemi. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem Rzeki nie ochronią się same. Celem godziny dla Ziemi jest nagłośnienie zagadnień związanych z ochroną środowiska. Inicjatywa narodziła się w Australii w 2007 roku. Również w tym roku na żaglach słynnej australijskiej opery w Sydney światła zostaną wyłączone. Przypominamy, że każdy mieszkaniec może wziąć udział w akcji i zgasić światło na symboliczną godzinę. Policja ma nowego specjalistę w zespole. Jest nim 2-letni czworonogi szewron. To młody, energiczny, pracowity, zdolny owczarek belgijski. Ma doskonały węch, wyczulony na zapach narkotyków. Teraz stoją przed nim nowe, poważne zadania. Będzie służył w powiecie opoczyńskim. Razem z przewodnikiem ukończyli właśnie 6-miesięczny kurs specjalistyczny i rozpoczęli wspólną służbę. Nowemu funkcjonariuszowi życzymy zawsze pełnej miski smakołyków i sukcesów w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Czas sprawdzić, co czeka nas w pogodzie. Opady będą towarzyszyć nam jeszcze przez najbliższe 2 dni. Dopiero od środy do Polski zacznie docierać ciepła, wiosenna aura. W Gliwicach w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 9 stopni. Od rana będzie padał niewielki deszcz, a na niebie pojawi się duże zachmurzenie. Podobnie w Radomiu w ciągu dnia pojawią się słabe opady deszczu. O poranku będzie chłodno i pochmurno. Dopiero po południu zacznie się przejaśniać. Na termometrach 8 stopni. W Krośnie, Słupki, Rtęci wskażą 7 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej, zaledwie 3 stopnie. Mieszkańców Krosna przez cały dzień czeka pochmurna i deszczowa aura. Słońce wyjrzy zza chmur dopiero po południu. Półfinał z Estonią, co prawda zwycięski, ale też okupiony urazami. Zgrupowanie opuścił Matti Cash, którego zastąpił Paweł Wszołek. A gry w meczu z Walią pewny nie jest Przemysław Frankowski. Oznacza to spory ból głowy dla selekcjonera, który musi załatać dziurę na prawym wahadle. Mecz z Estonią dał sporo odpowiedzi, choć zrodził też kolejne pytanie. Kto na prawym wahadle w starciu z Walią? Jeśli nie Frankowski, szansę dostanie Bereszyński, Marczuk lub Wszołek. Jak mawia jednak Michał Probierz, nie należy żyć przeszłością, a skupiać się na tym, co pod kontrolą. Czuję się jak w aforyzmach Schopenhauera o mądrości życia. Żyję tym, co jest najważniejsze. Nie żyję przyszłością, nie żyję przeszłością, a żyję teraźniejszością. Teraz można tylko wyczekiwać publikacji selekcjonera, aforyzmy Michała Probierza o tym, jak wyeliminowałem Walię i zagrałem na Euro.
Miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. Max Verstappen z 35. pole position w karierze. Obrońca tytułu odparł ataki Ferrari i w efekcie ruszy po 10. z rzędu wygraną. Za Holendrem ustawią się rządni odwrócenia losu Carlos Sainz i Sergio Perez. Upadki, krótkie loty i wiatr, przez który odwołano drugą serię konkursu drużynowego. W tych warunkach najlepiej poradzili sobie Austriacy. Za nimi uplasowali się Słoweńcy i Norwegowie, a czołówkę zamknęły Japonia oraz Polska. Jutro natomiast ostatni konkurs indywidualny, którego ozdobą będzie pożegnanie bohatera gospodarzy, Petera Preuca. Na czym polega odpolitycznienie prokuratury? O tym rozmawiali goście w programie Agora Adriana Klarenbacha na antenie Telewizji Republika. A wśród nich m.in. Dobromir Sośnierz z Konfederacji oraz Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej. Sośnierz dopytywał polityka koalicji, na czym konkretnie ma polegać odpolitycznienie prokuratury. Posłuchajmy. Na czym tu i teraz polega odpolitycznienie prokuratury? Co się konkretnie zmieniło? Panie pośle, powiem panu taką prostą sprawę. Odpolitycznienie prokuratury polega na tym, że to my rządzimy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. O, dobra, no cóż, to się chyba nazywa rozbrajająca szczerość. Drodzy Państwo, już za chwilę zaczynamy Ekspres Republiki Plus, a w nim... Książka brytyjskiego historyka o polskich dyplomatach ratujących Żydów. Pijany pirat drogowy zatrzymany przez dolnośląską policję. Trener polskich skoczków zostaje na kolejny sezon. Zatem my się jeszcze z Państwem nie żegnamy. Zachęcamy do pozostania z Telewizją Republika już za chwilę. Tak zwane Ekspres Państwo Islamskie Republiki wzięło... Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie. Rusza Ekspres Republiki Plus, czyli jeszcze więcej najważniejszych informacji. W programie powiemy o możliwych konsekwencjach wczorajszego zamachu pod Moskwą. Sprawdzimy też m.in., czy rzeczywiście można wytworzyć sztuczną mgłę. Ekspres startuje i nie ogląda się za siebie. Zapraszam na pokład. Eksperci nie mają wątpliwości. Rosja wykorzysta zamach terrorystyczny pod Moskwą, niezależnie od tego, kto jest winny. W Ekspresie Plus analizujemy konsekwencje piątkowego ataku. To stało się prawem. Od 1 kwietnia w Niemczech dorośli będą mogli mieć przy sobie legalnie do 25 gramów marihuany. Dozwolona będzie też domowa uprawa konopi indyjskiej. W internecie pojawiły się filmy z jednym z najbardziej tajemniczych pojazdów armii Putina. Jest wykorzystywany w wojnie z Ukrainą. Potrafi wytworzyć ogromne ilości dymu termicznego. Słowacja ostrzega przed niedźwiedziami wychodzącymi z lasu na ulicę. Z tego powodu wprowadzono już stan wyjątkowy w aż 20 powiatach. Wczorajszy zamach pod Moskwą może być pretekstem do eskalacji wojny na Ukrainie, ostrzegają eksperci. Wcześniej podobne wydarzenia wielokrotnie służyły wewnętrznej mobilizacji w Rosji. Polskie służby i przedstawiciele rządu monitorują sytuację pod kątem wpływu na bezpieczeństwo kraju. Islamskie wzięło odpowiedzialność za atak na centrum koncertowe Krokus pod Moskwą. Informacje o planowanym zamachu miały także amerykańskie władze, które ostrzegły Kreml przed zamiarami terrorystów. Wcześniej w tym miesiącu rząd USA miał informacje na temat planowanego zamachu terrorystycznego, potencjalnie skierowanego przeciwko dużym zgromadzeniom, w tym koncertom, co skłoniło Departament Stanu, by wystosować publiczne ostrzeżenie dla Amerykanów w Rosji. Moskwa zlekceważyła to ostrzeżenie. Rosyjskie władze chcą powiązać z zamachem Kijów. Władimir Putin oświadczył, że zamachowcy próbowali zbiec na Ukrainę. W podobnym tonie wypowiada się były prezydent Dmitrij Miedwiediew. Jeśli zostanie ustalone, że są to terroryści kijowskiego reżimu, to nie da się inaczej postąpić z nimi i ich ideologicznymi inspiratorami. Wszyscy oni muszą zostać znalezieni i bezwzględnie zniszczeni jako terroryści. W tym urzędnicy państwa, które dopuściło się takiego okrucieństwa. Takie wypowiedzi sugerują zamiar wykorzystania tragedii do eskalacji wojny na Ukrainie. Od kilku dni media spekulują o zbliżającej się kolejnej wielkiej fali mobilizacji w Rosji. Eksperci nie wykluczają, że atak był inspirowany przez służby Putina. Pamiętajmy, że Putin doszedł do władzy w wyniku serii prowokacji, to znaczy wówczas, kiedy był premierem,
FSB zorganizowało serię zamachów terrorystycznych. Tak było między innymi w 1999 roku, gdy FSB podłożyło ładunki wybuchowe pod blokami w kilku rosyjskich miastach, by dać pretekst do wszczęcia II wojny czeczeńskiej. 3 lata później rosyjskie służby zainspirowały atak w teatrze na Dobrowce, w wyniku którego śmierć poniosło ponad 170 osób. Wypadek autobusu szkolnego i ciężarówki z cementem w Stanach Zjednoczonych. 2 osoby zginęły, wiele zostało rannych. Do czołowego zderzenia doszło na autostradzie w Teksasie. Ciężarówka z cementem najechała na autobus szkolny, który przewrócił się na bok. Jedno dziecko zginęło na miejscu oraz kierowca samochodu osobowego, który jechał za autobusem i wjechał w niego po czołowym zderzeniu. 4 osoby w stanie krytycznym przewieziono helikopterem do szpitali. Niemcy wchodzą na nowe tory w polityce narkotykowej. Od 1 kwietnia w kraju nad Renem dorośli będą mogli legalnie posiadać do 25 gramów marihuany do własnego użytku. Dozwolona będzie także domowa uprawa konopi indyjskiej. Mimo tych swobód, miłośnicy zielonej rośliny nie będą mogli jej palić w miejscach publicznych. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Franka Waltera Steinmeiera. Policjanci z wrocławskiej drogówki zauważyli auto, które poruszało się z nadmierną prędkością. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Najpierw drogą publiczną, a później wzdłuż wałów przeciwpowodziowych przy Odrze. Zatrzymał się dopiero, gdy trasa, którą uciekał, okazała się trudna do pokonania. Po zatrzymaniu uciekinier nie miał jednak zamiaru tłumaczyć się policjantom i nie chciał się podporządkować wydawanym poleceniom. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu i nie posiadał prawa jazdy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Znów wrocławska policja w akcji. Tym razem wydział kryminalny zatrzymał 2 mężczyzn podejrzanych o rozboje w sklepach monopolowych. Zamaskowani bandyci, grożąc nożem, zmuszali pracowników do wydania pieniędzy z kasy, po czym uciekali. Wpadli po tym, jak jeden z policjantów rozpoznał 30-letniego sprawcę na monitoringu mimo zakrytej twarzy. Typowanie okazało się trafne. Policjanci zaplanowali zasadzkę i zatrzymali podejrzanego oraz jego wspólnika. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Byli już w przeszłości karani za tego typu czyny. Grozi im do 20 lat za kratami. Po katastrofie smoleńskiej ludzie zadawali pytania, czy można wytworzyć sztuczną mgłę? Odpowiedź brzmi: tak, można. Okazuje się, że Rosjanie posiadają specjalny sprzęt do lokalnego ograniczania widoczności. W internecie pojawiły się filmy jednego z najbardziej tajemniczych pojazdów armii Putina. TDA-3. Tak nazywa się rosyjska konstrukcja, która potrafi wytworzyć ogromne ilości dymu termicznego. Wytworzona w ten sposób mgła spowija wszystko dookoła, uniemożliwiając obserwację wojska za pomocą podczerwieni. Do rozpraszania dymu używa się silników lotniczych. Maszyna jest trudno namierzalna. Jak na razie armii ukraińskiej udało się zniszczyć tylko jeden taki pojazd. Jednak ostatnio Putin wysyła na Ukrainę przestarzały sprzęt, co skutkuje brakiem obecności takich nowoczesnych rozwiązań na froncie. Już wkrótce w kosmosie dojdzie do spektakularnej eksplozji. W jej wyniku powstanie gwiazda nowa, która będzie widoczna gołym okiem przez kilka dni. Wybuch w przestworzach może nastąpić w każdej chwili od teraz do września. Kosmiczny spektakl będzie rozgrywać się w odległości około 3000 lat świetlnych od naszej planety. Lepiej go nie przegapmy. Następna okazja do oglądania takiego zjawiska może zdarzyć się dopiero za 80 lat. Niedźwiedzie na Słowacji zagrażają ludziom. Można je spotkać nawet wśród domów mieszkalnych. W odpowiedzi na tę sytuację władze skierowały dodatkowe patrole policji wyposażone w specjalistyczną broń oraz zespoły specjalistów zajmujących się odstraszaniem niedźwiedzi. A nadto wprowadziły stan wyjątkowy w aż 20 powiatach. Obszary te obejmują tereny graniczące z Polską. W ubiegłym tygodniu w powiecie liptowskim Mikulasz po ulicach miasta biegał niedźwiedź, który poturbował 1 osobę. Wcześniej zginęła 31-letnia Białorusinka, która spadła w przepaść, uciekając przed niedźwiedziem. Władze apelują o ostrożność. Dla fanów serialu Peaky Blinders przygotowaliśmy świetną wiadomość. Kultowa historia gangsterskiej rodziny z Birmingham doczeka się filmowej kontynuacji. Będzie też coś dla fanów rocka. Nick Cave and the Bad Seeds przyjadą do Polski aż na 2 koncerty. Ekspres Republiki ponownie rusza i już za chwilę zatrzyma się na kilku stacjach. Zapraszam. Kontynuacja serialu Peaky Blinders z Cillianem Murphym pojawi się na kinowych ekranach. Zdobywca Oscara za rolę w Oppenheimerze wciela się w rolę Toma Shelby'ego, gangstera z Birmingham. Nick Cave z grupą Bad Seeds w Polsce. W październiku zagrają w Łodzi i Krakowie. Ich przyjazd związany jest z premierą nowego albumu Wild God, który ma ukazać się 30 sierpnia. Matthew Beers i Howard Groth, zwycięzcami 5. etapu Cape Epic. Kolarze ścigają się w 2-osobowych zespołach i do przejechania mają ponad 680 km. Nie potrzebowali rozgłosu. Potrzebowali ciszy i blankietów. W latach 40. w placówce polskiej ambasady w Szwajcarii polscy dyplomaci podjęli się trudnej misji wyrabiania fałszywych paszportów, by ocalić Żydów od niemieckiej zagłady.
O kulisach działalności tak zwanej Grupy Ładosia opowiada książka brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a. Reporterce Ekspresu Republiki Beacie Szostak udało się porozmawiać z autorem kilka dni przed premierą polskiego tłumaczenia. Aleksander Ładoś, Chaim Eiss, Juliusz Kul, Konstanty Rokicki, Stefan Ryniewicz i Abraham Silberschein. Polscy dyplomaci swoją działalność prowadzili w konspiracji. Przez lata ich historia nie była znana światu. Dziś powraca do niej brytyjski historyk i pisarz Roger Moorhouse w książce Paszporty Życia. W Instytucie Pileckiego odbyła się debata z udziałem autora. Myślę, że najważniejszą kwestią jest głęboka odwaga moralna, którą zaprezentowali. Nie zdawano sobie sprawy, że wielką zbrodnię popełniano. Grupa wystawiała paszporty krajów latynoamerykańskich takich jak Peru, Paragwaj, Honduras czy Haiti. Otrzymywali od organizacji żydowskich dane personalne dla osób, które potrzebowały pomocy. Wklejały też zdjęcia. Dzięki działalności grupy berneńskiej udało się ocalić od 2 do 3 tysięcy Żydów. Wśród nich byli także Niemcy. Ona objęła całą okupowaną Europę. To nie był tylko ratunek dla polskich Żydów, ale także dla zachodnioeuropejskich. Na jednym paszporcie przedostawały się za ocean często całe rodziny. Historia grupy Ładosia nie może umrzeć i powinna pozostać w naszym życiu tak długo, jak będziemy ją odkrywać w nadchodzącej dekadzie. Przypominanie o ich misji i działalności jest po latach naszym narodowym obowiązkiem. Opowieść o gangsterskiej rodzinie z Birmingham w serialowej wersji skradła serca milionów widzów na całym świecie. Teraz nadszedł czas na podbój kin. Peaky Blinders doczeka się filmowej ekranizacji i nie mamy wątpliwości, że fani będą ustawiać się w długich kolejkach. Serial Peaky Blinders od początku zbierał doskonałe recenzje. 6 sezonów opowieści o losach gangsterskiej rodziny Shelby z Birmingham w Wielkiej Brytanii doczekało się 4 statuetek BAFTA i tylu samo irlandzkich nagród filmowych i telewizyjnych. Ogromna popularność i sukces serialu skłonił jego twórców do stworzenia filmowej kontynuacji. Akcja rozgrywać ma się w czasach II wojny światowej, a fani Toma Shelby'ego mogą spać spokojnie. W jego rolę ponownie wcieli się niedawno nagrodzony Oscarem Cillian Murphy. Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu tego roku. 3, 2, 1. A teraz coś dla fanów Nicka Cave'a. Legendarny australijski muzyk i jego formacja The Bad Seeds na początku marca ogłosili powrót z nowym albumem zatytułowanym Wild God, który ma się ukazać pod koniec sierpnia. W ramach światowej trasy koncertowej grupa zagra w Polsce aż 2 koncerty. 10 października w łódzkiej Atlas Arenie i dzień później w Krakowie. Bilety od wczoraj są dostępne w sprzedaży. Teatr Narodowy w Warszawie wystawia Grę snów szwedzkiego dramaturga Augusta Strindberga. To historia córki boga Indry, która zstępuje na ziemię i poznaje los człowieka, przez co doświadcza nadziei przeplatanej z cierpieniem oraz smutku ze śmiesznością. Wszystko w reżyserii Sławomira Narlocha, a w obsadzie m.in. Cezary Kosiński i Patrycja Soliman. Premiera 13 kwietnia. Zmarł wybitny aktor, kompozytor i poeta Leszek Długosz. Przez wiele lat współtworzył kabaret Piwnica pod Baranami i był jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów w zespole. Wydał 15 tomików poezji, publikował felietony w Czasie Krakowskim i Rzeczpospolitej. Występował na wielu polskich i zagranicznych scenach. Leszek Długosz był odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Orła Białego. Artysta zmarł na raka w wieku 82 lat. Sprawdźmy, co w pogodzie. Najbliższe dni przyniosą zróżnicowane warunki pogodowe. Czekają nas zarówno duże wahania ciśnienia, jak i ocieplenie. W środę temperatury poszybują w górę. Poniedziałek w przeważającej części kraju deszczowy, choć opady będą niewielkie. Jedynie na Podkarpaciu sucho. Najwyższe wartości wskażą termometry na Podlasiu – 10 stopni. We wtorek opady ustaną i zacznie się rozpogadzać. Na wschodzie będzie wyjątkowo przyjemnie i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 12 stopni. Za to w środę czeka nas duży spadek ciśnienia. Na Pomorzu i Podkarpaciu popada przelotny deszcz, poza tym będzie całkiem pogodnie. Termometry wskażą aż 16 stopni na Śląsku. Drodzy Państwo, a teraz sprawdźmy, co w sporcie. Półfinał z Estonią, co prawda był zwycięski, a przepraszam, teraz czas na skoki narciarskie. I właśnie, czy nastąpią jakieś zmiany w kadrze? Okazuje się, że trener skoków narciarskich pozostanie taki sam. Więcej na ten temat Adam Małysz.
Posiłki mają przyjść z Austrii, a przynajmniej taki jest plan Adama Małysza. Prezes PZN szuka nowego koordynatora kadry, który miałby pomóc w powrocie na właściwe tory. W kuluarach wiele mówi się o zatrudnieniu Aleksandra Pointnera. Były trener Austriaków wygrał wszystko, co możliwe, a teraz toczy zaawansowane rozmowy z polskim związkiem. Ta historia łapie za serce. U Svena Gorana Eriksena zdiagnozowano raka i jak sam zaznaczył, zostało mu już tylko kilka miesięcy. Legendarny trener zdąży jednak spełnić swoje marzenie i poprowadzi Liverpool w meczu gwiazd z Ajaxem Amsterdam. Nigdy nie miałem okazji poprowadzić Liverpoolu, ale teraz to się dzieje. Oczywiście nie mogłem odmówić. To też mecz charytatywny, co jest wspaniałe. Musimy ograć Ajax. Wielkie brawa dla zarządzających klubem, potrafiących docenić ludzi, którzy są jeszcze w stanie za to podziękować. 605 zdradzieckich kilometrów, seria morderczych przewyższeń i to wszystko na zaledwie dwóch kołach. Cape Epic to jedyny taki wyścig, w którym swoich sił mogą spróbować nie tylko najlepsi, ale także amatorzy zażynania mięśni nóg. Ci, którzy jako pierwsi przeprawią się przez dziewicze krajobrazy RPA, otrzymają 60 tysięcy dolarów i zakwasy na kolejne tygodnie. Złotousty Ryszard Petru wrócił do Sejmu, a to oznacza, że wrócił też do swoich słynnych przejęzyczeń. Pamiętamy dobrze jego święto sześciu króli. Tym razem zakupił się trochę w przeliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przy przychodzie rocznym między 85 tysięcy a 300 tysięcy złotych składka wyniosłaby 525 tysięcy złotych miesięcznie. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców to według przedstawicieli Trzeciej Drogi być albo nie być w koalicji. Może zatem warto byłoby ją prawidłowo wyliczyć. A ja przypominam, że dziś jak zawsze o godzinie 19 na antenie Telewizji Republika serwis informacyjny. Sprawdźmy, co dziś w programie. Zamach terrorystyczny w kraju terrorysty. Demokracja według posła Platformy Artura Łąckiego. Chora na raka księżna Kate przechodzi chemioterapię. To już wszystko w dzisiejszym Ekspresie Republiki. Oczywiście zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro o tej samej porze.